drugiemu człowiekowi i stąd też pomysł muralu, że tak naprawdę moi uczniowie, którzy uczęszczają na zajęcia całoroczne, pod koniec roku stwierdziliśmy, że chcielibyśmy trochę tą przestrzeń zmienić, dać coś z siebie. Dlatego stąd też pomysł muralu i to się urodziło we współpracy z panią Magdą Bosowską i panią Asią. No i co, pomysłodawcami są tutaj to oni sami, młodzież. Tak naprawdę tu jest około 10 osób. Chłopaki, dziewczyny to są bardzo zdolni młodzi ludzie, naprawdę mają super wyobraźnię i bardzo bogaty świat wewnętrzny. I tak naprawdę oni powymyślali sobie tych bohaterów, których później jakoś zakomponowaliśmy tutaj wspólnie na ścianie. Od początku czerwca. Tak naprawdę najpierw powstał projekt w pracowni tam u nas w szkole, a później ten projekt został przeniesiony na ścianę. Powstały teraz, jakby w równoległym czasie, tylko inna grupa, właściwie z czwartkowych zajęć. Również zrobiliśmy projekt muralu, który już został wykonany na oddziale psychiatrii, oddział terapii zajęciowej we współpracy z panią Ireną Kudzią, która prowadzi tam właśnie terapię zajęciową w Szpitalu Śląskim. Tutaj jest tak, Mirka, Patrycja, Sonia, Justyna, Nadia, Karolina, Marcin, Filip, Klaudia, Ania. Także około 10 osób, 10-11 osób. No i mural zazwyczaj wykonuje się farbami ściennymi. To są zwykłe akryle tej do ścian, ponieważ on jest zrobiony wewnątrz, więc nie trzeba go tam zabezpieczać przed warunkami zewnętrznymi. No, po prostu na białej ścianie zwykłe farby, ale one są, kolory tak naprawdę są mieszane na bieżąco. Każdy ma tutaj swoją jakąś barwę kolorystyczną i wszystko razem jest spojone w takim tłem morsko-zielono-niebieskim. Chyba dopiero we wrześniu tak naprawdę planujemy, ponieważ jest to koniec roku i trochę tak naprawdę na ostatnią chwilę to zrobiliśmy. I mam nadzieję, że we wrześniu uda mi się i tutaj, i na oddziale psychiatrycznym zrobić jakieś takie oficjalne odsłonięcie, podziękowanie, bo naprawdę to jest bardzo dużo pracy. My mamy ponad 3 godziny w tygodniu tutaj pracy. Teraz już jest trzecie podejście, czyli tak naprawdę prawie 10 godzin, ponad 10 godzin takiej bardzo intensywnej pracy, to jest trochę. I tak naprawdę dzisiaj te murale nie są tylko takim zjawiskiem czysto estetycznym, chociaż on jest bardzo pięknie estetyczny, ale to jest takie tak naprawdę działanie społeczne, bo robimy to w miejscu, gdzie jest też trudnym miejscem, gdzie ludzie przychodzą, ponieważ potrzebują pomocy. I myślę, że to jest w ogóle cudowny taki pretekst do nawiązania dialogu i pomiędzy sobą, i z takiego wewnętrznego dialogu. Sztuka zawsze gdzieś tam pomagała bardzo mocno, żeby troszeczkę może myśli odleciały w zupełnie inną stronę, tych wszystkich takiej totalnej codzienności. Tak naprawdę będziemy jeszcze realizować mural podczas letniej Szkoły Sztuki Myślenia, bo organizujemy taką właśnie wakacyjną edycję, ale jeszcze nie wiem dokładnie w którym miejscu, na razie szukam ściany. No i myślę, że na pewno przyszłościowo też będziemy chyba, my jesteśmy bardzo otwarci tak naprawdę, żeby te murale realizować. Robimy to tak naprawdę bardzo niezależnie, we współpracy z ludźmi, którzy są życzliwi i fajni i jakby chcą też, żeby ta sztuka zagościła u nich. Farby nam zazwyczaj sponsoruje Leroy Merlin. Kilka tych murali już powstało w Cieszynie. Jest mural w Domu Spokojnej Starości, jest mural w Liceum Ewangelickim na Dziedzińcu, jest również mural w Domu Samotnej Matki Słonecznik, dwa murale na oddziale pediatrii w Cieszynie i jeszcze chyba mural w przedszkolu, w dwóch przedszkolach, chyba katolickim i Bajlandia. Tak, zewnętrzne właśnie przedszkole katolickie, Bajlandia, jest jeszcze jeden mural właśnie z zeszłych wakacji. Prawie około 7 murali spokojnie powstało na przestrzeni ostatnich, wcale nie 7 lat, ale chyba 3. Także to jest, uważam, że naprawdę super osiągnięcie. I mam nadzieję, że może w Cieszynie uda się to jakoś, żeby to przybrało formę jakąś taką bardziej we współpracy z miastem i z mieszkańcami. I zobaczymy, co dalej. 2 lata temu zainicjowaliśmy tutaj we współpracy właśnie z miastem, ja i mój mąż jako Szkoła Myślenia, Sztuki Myślenia, festiwal Mur Art, ale niestety pozostało, właściwie tylko jedna edycja odbyła się i to wszystko. Ale mamy nadzieję, że to jakoś da się reaktywować i że będziemy mogli też włączyć naszą młodzież, żeby powstawały jakieś murale też w przestrzeni miasta na zewnątrz, nie tylko w przestrzeniach wewnętrznych.